Można chodzić i mogę chodzić na spacery. Ogólnie jest pańczowaj. Filipowi podoba się życie w Wiedniu. Cała rodzina stara się żyć normalnie, mimo że trwa leczenie nowotworu złośliwego mózgu. Filip w Polsce leczony był 2 lata, po których nie dawano mu szans na przeżycie. Rodzice chwycili się ostatniej deski ratunku i zdecydowali się na eksperymentalną metodę leczenia właśnie w Wiedniu. Polega ona na wprowadzeniu leku prosto do guza. Metoda okazała się kosztowna, ale dzięki pomocy różnych ludzi i prowadzonej w internecie zbiórki udało się zgromadzić ponad 300 tysięcy złotych w kilkanaście dni. Teraz te środki się wyczerpały. Wlew Filip dostaje bezpośrednio w tym miejscu do głowy. Potrzebujemy jej pomocy, bo jeżeli nie uzbieramy pieniędzy, nie będzie za co się leczyć. Nie będziemy mogli walczyć o zdrowie Filipa. Dziękujemy, że nam pomagacie. Pani Małgorzata wspomina tamte chwile, gdy zdiagnozowano Filipa jako ogromny cios dla całej rodziny. Teraz już wiadomo, że leczenie przynosi bardzo dobre efekty. Jak mówi, nowotwór się cofa i jest szansa na wyleczenie. Trzeba tylko kolejnej skutecznej zbiórki. Sama nadzoruje licytacje prowadzone na Facebooku. Potrzebne jest jeszcze 160 tysięcy i to do 10 lutego. W porównaniu do poprzedniej zbiórki wszystko idzie wolniej i rodzina martwi się, czy zdążą. W tej chwili ta potrzeba znowu wystąpiła, tak, tej dużej kwoty na znowu planowane 6 miesięcy leczenia. To jest taki sporządzony kosztorys. No i zbieramy. Jeden dzień, jedno życie. Jeden dzień, jedno życie. Jeden dzień, jedno życie. Kolejne inicjatywy wychodzą także od mieszkańców Katowic, którzy w sierpniu też angażowali się w zbiórki. Jeden z nich, Patryk Krysta, zaproponował, żeby wpłacać na konto Filipa równowartość swoich zarobków z jednego dnia. Ile przeznaczamy z jednej dniówki na różne takie niepotrzebne rzeczy? A tu naprawdę jest potrzeba. Najważniejsze jest to, że zaczęliśmy, więc fajnie byłoby to dokończyć. Dniówkę lub inną dowolną kwotę można wpłacać na konto Filipa na siepomaga.pl. Stan Filipa i najnowsze informacje można śledzić na Facebooku, wpisując Filipo kontra złośliwy nowotwór mózgu medulloblastoma anaplastyczna.